Cześć, witajcie w nowym filmie. Ostatnią rzeczą, na którą chcielibyście trafić, gdy chcecie zjeść pyszny posiłek, jest coś przerażającego w jedzeniu. Czy to w hamburgerze z ulubionej sieci fast foodów, czy w produktach spożywczych kupionych w supermarkecie. Warto więc sprawdzić wszystko 3 razy, zanim włoży się to do ust. Dzisiaj pokażemy Ci 10 najstraszniejszych rzeczy znalezionych w czyimś jedzeniu. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Wendy's to amerykańska sieć fast foodów, która zyskała złą sławę w Oklahomie, USA, ponieważ w paczce z pozornie świeżymi bułkami do hamburgerów znaleziono żywe myszy. Pracownicy już wcześniej skarżyli się na problemy z gryzoniami. Jedna z pracownic przygotowywała hamburgery podczas pracowitej zmiany. W pewnym momencie zauważyła mysz w przeźroczystej paczce z bułkami do hamburgerów. Jak można się domyślić, natychmiast powstał chaos. Pracownica głośno krzyknęła: mysz! W tej samej sieci fast foodów znaleziono też podobno inną mysz z odchodami w kilku pudełkach. Niestety nie wiadomo, co jeszcze się stało, ale taki incydent musi być bardzo rzadki. Numer 9. W 2009 roku kierownik kawiarni w Szkocji otwierał pojemnik przywieziony z Izraela, gdy zobaczył głowę małej jaszczurki w paczce z sałatą. Jaszczurce nadano imię Rocky. Była to jaszczurka libańska, która w jakiś sposób znalazła się w opakowaniu z sałatą. Restaurator starał się zaopiekować Rockim, a nawet utrzymywał go w cieple, umieszczając go w uchwycie na płyty CD na monitorze do czasu przybycia szkockiej służby weterynaryjnej. Teraz Rocky ma dobry dom w ogrodzie motyli i owadów w Edynburgu. Co byście zrobili, gdybyście zobaczyli jaszczurkę w opakowaniu z sałatą? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 8. Pająki w kiści bananów. Pewnie już o tym słyszeliście. Istnieją nawet gatunki pająków, którym nadano przydomek pająków bananowych. Ale znaleźć skorpiona wśród bananów to rzadkość. A jednak pewien meteorolog Nathan Coleman dokonał takiego przerażającego odkrycia. Gdy wraz z rodziną wrócił do domu po zakupach, jego córka nagle zobaczyła dużego skorpiona siedzącego w torbie z zakupionymi bananami. W pierwszej chwili rodzina pomyślała, że to ślimak, a nie potencjalnie jadowite zwierzę. Jednak gdy rodzina zobaczyła, że jest to żywy skorpion, Nathan dobrze go zapakował i zabrał do Muzeum Historii Naturalnej. Następnie poinformował supermarket, że lepiej zdjąć banany z półek. Nawiasem mówiąc, to nie był jedyny przypadek, gdy ktoś znalazł skorpiona wśród bananów. W 2019 roku para z Anglii znalazła skorpiona uwięzionego w kiści bananów. Po odkryciu skorpion skoczył i przeniósł się na podłogę ich sypialni. Dość przerażające, nie sądzisz? Numer 7. Oreo to jedne z najsmaczniejszych ciasteczek, jakie kiedykolwiek wymyślono, prawda? Niezależnie od tego, czy jesz je w całości, czy rozbierasz na części i zjadasz każdy kawałek osobno, prawie każdy z nas w pewnym momencie zjadł paczkę Oreo. Wygląda na to, że ludzie, którzy rozbierają ciasteczko Oreo na części przed ich zjedzeniem, robią to we właściwy sposób. Wystarczy spojrzeć na to, co znalazła ta osoba – pająka zgniecionego wewnątrz Oreo. Początkowo twierdzono, że był to śmiertelnie niebezpieczny pająk. Ale na szczęście w rzeczywistości ten gatunek nie był zagrożeniem dla ludzi. Czy następnym razem, gdy będziesz jadł ciasteczko Oreo, sprawdzisz, czy coś jest w środku, czy też odważysz się zjeść je bez zaglądania do środka? Numer 6. Jaka jest ostatnia rzecz, którą chcielibyście znaleźć w puszce tuńczyka? A co jest ostatnią rzeczą, której byście się spodziewali? Prawdopodobnie nie będzie to pasożyt wpatrujący się w ciebie paciorkowatymi oczami. Właśnie to przydarzyło się pewnej kobiecie o imieniu Zoe, gdy otworzyła puszkę tuńczyka. Już miała zjeść pyszny posiłek, gdy w rogu puszki zobaczyła głowę wszy językowej, pasożyta żyjącego w rybach, który przyczepia się do ich języków. Pasożyt ten nie jest niebezpieczny dla ludzi, chociaż może ukąsić, jeśli zostanie złapany żywcem. Jego obecność w puszce tuńczyka nie jest jednak uspokajająca. Zoe powiedziała, że była bardzo zszokowana, gdy purpurowa wesz spojrzała jej prosto w oczy. Numer 5. Nie wszyscy ludzie lubią jedzenie w samolocie, ponieważ nie zawsze jest ono apetyczne. Powinny jednak istnieć pewne minimalne standardy w tym zakresie. Dlatego nie spodziewasz się, że w swojej kanapce znajdziesz kłujący metalowy przedmiot. A jednak zdarzyło się to w sierpniu 2012 roku podczas lotu liniami Air Canada. Osoba ta znalazła w zapakowanej kanapce igłę do szycia. Zaledwie kilka tygodni przed tym incydentem
Linie lotnicze Delta Airlines również odkryły 6 zapakowanych kanapek, w których znajdowały się igły. Skłoniło to linie lotnicze do skontaktowania się z firmami cateringowymi, które dostarczają im posiłki na pokłady samolotów. Poproszono też władze o zbadanie tych incydentów. Wygląda jednak na to, że nie udało się ustalić, jak dokładnie doszło do tego zdarzenia. To jednak sprawia, że od tej pory warto dokładnie sprawdzać swoje jedzenie, zanim się je zje. Numer 4. Pewna kobieta z amerykańskiego stanu Utah na zawsze przestraszyła się fasolki szparagowej w puszce po tym, jak otworzyła jedną z nich i znalazła w niej odciętą głowę węża. Tego przerażającego odkrycia dokonano w kościele, gdy przygotowywano posiłki dla starszych członków wyznania. Kobieta o imieniu Troy wyjmowała zieloną fasolkę z tak zwanego wolnowaru, gdy zobaczyła coś, co początkowo uznała za przypaloną fasolkę. Kiedy próbowała wydobyć fasolkę łyżką, zobaczyła, że ma ona oczy. Natychmiast zaczęła krzyczeć i natychmiast wyrzuciła wszystkie pozostałe puszki z fasolką szparagową, które jeszcze tam były. Pozostaje jednak tajemnicą, gdzie podziała się pozostała część węża, ponieważ w puszce była tylko głowa. Numer 3. Nie ma nic lepszego niż wgryzienie się w świeżo przygotowaną kanapkę z ulubionymi składnikami. Ale pewien mężczyzna o imieniu John prawie się skaleczył, gdy o mało nie ugryzł dużego noża, który został włożony do 30-centymetrowej kanapki, którą kupił w nowojorskim oddziale Subway. Kiedy zaczął jeść kanapkę, od razu wiedział, że coś jest nie tak z jej smakiem. Jego obrzydzenie wzrosło dramatycznie, gdy znalazł mierzący 7 cm nóż z częściowo stopioną rękojeścią. Wystawał on z części, którą właśnie zamierzał ugryźć. Inna historia kobiety ze wschodniego Teksasu, która również znalazła coś ostrego w swoim jedzeniu. Przyniosła ona lody z supermarketu Walmart i niespodziewanie zobaczyła w środku żyletkę. W tym przypadku kobieta skaleczyła się po wewnętrznej stronie wargi. Numer 2. Czarne wdowy mają przerażającą reputację. W końcu są to najbardziej jadowite pająki w Ameryce Północnej. Ostatnim miejscem, do jakiego należą, jest opakowanie winogron, a jednak zdarzyło się to już kilka razy. Jeden z takich przypadków dotyczył kobiety z amerykańskiego stanu Missouri, która zamierzała umyć winogrona dla swoich wnuków, gdy omal nie złapała jadowitego pająka. Jedno z dzieci wszczęło alarm, pytając, co to jest to włochate coś, co zwisało nad winogronami. Okazało się, że włochate coś to jedwabiste nici pajęczyny, a pająk znajdował się na jednym z winogron, które właśnie chciała oczyścić. Podobny incydent, również z winogronami, miał miejsce w 2019 roku w rodzinie w Michigan. W tym przypadku był to pająk czerwonogrzbiety, kuzyn czarnej wdowy. Numer 1. Happy Meal to prawdopodobnie najpopularniejsze jedzenie, jakie można dostać w McDonaldzie. Jednak 30 listopada 2000 roku w ulubionym jedzeniu wielu osób znaleziono coś przerażającego. Pewna matka z amerykańskiego stanu Virginia zamówiła w miejscowym McDonaldzie dwa Happy Meale z kurczakiem dla swoich dzieci. Kiedy jej syn chciał zjeść Happy Meala, podniósł kurczaka do góry i krzyknął. Jak się okazało, nie było to skrzydło, lecz głowa kurczaka. Głowa, dziób, grzebień, oczy i cała reszta były całkowicie ugotowane. Zostały panierowane, usmażone i niewinnie umieszczone obok prawdziwych skrzydełek w pudełku Happy Meala. Gdy matka zauważyła dziób i oczy, oczywiście również krzyknęła z obrzydzeniem. Po znalezieniu głowy kurczaka i reszty, ze złością zadzwoniła do McDonald's. Powiedziano jej, że może dostać nowego Happy Meala za darmo, aby to wynagrodzić, ale odmówiła i na zawsze straciła apetyt na Happy Meala. Czy kiedykolwiek znaleźliście w swoim jedzeniu coś dziwnego lub nawet przerażającego? Jeśli tak, to co? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.